Dzień dobry. 7 km, przecinek 7. I chciałem się ciebie spytać na samym początku dnia. Jak myślisz, co będzie napisane na twoim nagrobku? Jak myślisz, co będzie napisane w twoim nekrologu? Co tam będzie napisane, że co zostawiłeś światu? Albo że co osiągnąłeś, osiągnęłaś, koleżanko? Może będzie tam napisane, że planowałaś odpalić jakiś podcast, ale tylko się skończyło na planach. A może tam nie będzie napisane nic? Zastanów się. Ćwiczenie pisania własnego nekrologu to jest coś, co polecam każdemu. W sumie im jesteś młodsza, im jesteś młodszy, tym lepiej. Bo jak już ktoś ma 70, 80, to może lepiej już tego nie robić. Dla niektórych. Hop. Obtrąbiła mnie kolejka. A jak nie chcecie pisać swoich nekrologów, to może przynajmniej zastanówcie się, co by było na przykład za 10 lat napisane w wywiadzie z wami. Co byście tam chcieli powiedzieć w tym wywiadzie o sobie. Co by napisał dziennikarz piszący o was. Bo to bardzo zmienia perspektywę. Czy to nie jest tak, że nagle dojdziecie do wniosku przy takim ćwiczeniu, że nie napiszecie nawet w nekrologu: dzień dobry, pracowałem w takiej firmie i miałem to napisane na wizytówce. Bo z tej perspektywy to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli kiedykolwiek dopadnie mnie kryzys wieku średniego i będę chciał sobie kupić super szybki samochód, to bardzo cię proszę, napisz do mnie, żebym nie kupował takich malutkich samochodzików, jak to Audi, którym teraz jeżdżę zastępczo, czy jak Porsche 911. Musi być szybki, duży samochód. Pana Mera bodajże. Przychodzi taki moment w życiu, że dochodzimy do wniosku, że chcemy coś zmienić, że ta zmiana w naszym życiu jest konieczna. Wydaje mi się, że większość ludzi przez coś takiego przechodzi. No ja tak miałem w każdym razie. Wtedy jest jedna pułapka, w którą nie wolno wpaść. Nie wolno dać się nabrać na to, że zmiana przebiegnie szybko, że zmiana to jest coś, co się da zrobić szybko, bo się nie da. Po przeczytaniu książki albo posłuchaniu podcastu można podjąć decyzję o zmianie. To może być taka iskra, która sprawi, że nagle bach, dochodzimy do wniosku, chcę coś zmienić w swoim życiu. Ale to nie jest cała zmiana. Potem muszą zajść inne rzeczy. Potem musi się wytworzyć jakieś przyzwyczajenie, coś, co będzie regularnie robione, co sprawi, że ta zmiana zajdzie. Jeden 10-godzinny kurs wcale nie wystarczy, żeby zmienić swoje życie. Jeden 10-godzinny kurs nie sprawi, że staniemy się lepszym człowiekiem. Ten jeden 10-godzinny kurs może być początkiem zmiany, może być czymś, co sprawi, że podejmiemy decyzję o zmianie. Potem musi nastąpić wiele set godzin pracy nad tą zmianą, wiele set godzin praktykowania tego, co chcemy zmienić po prostu. Więc nie dajcie się nabrać na szybki 10-godzinny kurs. Jeden weekend i twoje życie będzie nowe. No bo nie będzie. Będzie nowe 2 lata po tym jednym weekendzie ewentualnie. A w Warszawie znowu pada. Do tego, żeby zmiana się udała, żeby zaszła, potrzebna jest cierpliwość. To jest coś tak strasznie niepopularnego w dzisiejszych czasach. Cierpliwość, praca, konsekwencja i dużo czasu po prostu. Nie ma dróg na skróty. A teraz jadę na pierwszą od dawna próbę painting. Po raz pierwszy od dawna sobie zagram na perkusji.
pierdol za siurę. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem, na każdy odpowiem. Trzymaj się.